Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu jest placówką dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które mogą tam otrzymać opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dom jest jednostką organizacyjną powiatu sieradzkiego. Od 2005 roku funkcjonował w Rozdżałach. W kwietniu 2021 roku został przeniesiony do budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ulicy Armii Krajowej 34, gdzie ma wydzieloną część obiektu i osobne wejście. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu jest placówką dziennego wsparcia dla osób wykazujących zaburzenia psychiczne, to jest osób przewlekle psychicznie chorych, osób niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujące inne zaburzenia czynności psychicznych. Jesteśmy ośrodkiem wsparcia. Naszymi uczestnikami są osoby z powiatu sieradzkiego. Realizujemy zadania w ramach pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej. Przywozimy naszych uczestników w miarę możliwości. Zapewniamy transport głównie osobom z zaburzeniami zachowania i z niepełnosprawnością fizyczną. Zapewniamy też gorący posiłek w ramach treningu kulinarnego oraz, co jest bardzo istotnym, udział dla naszych uczestników w zajęciach jest bezpłatny. Zajmujemy się szeroko pojętą rehabilitacją społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi, przede wszystkim poprawą zaradności i samodzielności życiowej, poprawą funkcjonowania w samodzielnym życiu, wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Przeniesienie przyniosło za sobą wiele korzyści. Teraz zwiększyła się powierzchnia użytkowa i tym samym zakres prowadzonych działań. Poprawiła się dostępność do placówki, a uczestnicy zyskali także dodatkowy pokój wyciszeń i możliwość użycia zdobytej wiedzy w praktyce pod kontrolą terapeuty podczas różnych wyjść i aktywności. Zajęcia pracowni plastyczno-krawiecko-tkawieckiej są miejscem wydobywania talentów, ponieważ odkrywamy tutaj niezwykłe umiejętności uczestników, biorąc pod uwagę to, iż one są dostosowane do ich możliwości, od stopnia łatwości do stopnia trudności. Zaczynamy najpierw od takich prostych technik, jak malowanie farbami, wydzieranki, klejenie plasteliną, po bardziej skomplikowane gobeliny, hafty krzyżykowe, diamentowe mozaiki, klejenie pistoletem na gorąco. Uczymy uczestników takiej zaradności poprzez zajęcia krawieckie. Za pomocą maszyn wykonują proste szycia bądź uczą się przyszywania guzika. Celem zajęć jest usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej, zaradności, jak również dowartościowanie naszych uczestników. Nasze prace są niepowtarzalne, są oryginalne. Bierzemy udział w wielu konkursach i wystawach, gdzie zajmujemy nagrody i wyróżnienia. Ostatnim z takich nagród to jest zajęcie trzeciego miejsca w 15. konkursie plastycznym. Na 142 placówki zajęliśmy jedno z 9 miejsc, trzecie miejsce w kategorii grafika. Mogę się nauczyć różnych wielu rzeczy. Lubię tu przyjeżdżać, lubię miło spędzać czas, także jest tutaj naprawdę fajnie, warto tutaj odwiedzać, warto tutaj przyjechać i zobaczyć, co tutaj robimy. Mam na imię Piotrek, lubię tu przyjeżdżać do ośrodka codziennie od poniedziałku do piątku. Najbardziej lubię śpiewać i grać na instrumencie. Lubię chodzić na spacery, malować i bardzo miło spędzić czas. Lubimy zorganizować różne wycieczki, występy. Mam 32 lata, dzisiaj mam urodziny. Przyjeżdżam tutaj od poniedziałku do piątku, jest bardzo fajnie, robimy różne rzeczy, spacerujemy. Wynosimy śmieci, jemy i jeszcze lubimy, gadamy i robimy jeszcze mnóstwo innych rzeczy. W tej sali głównie zajmujemy się nauką obsługi komputerów oraz urządzeń multimedialnych. Zajęcia komputerowe są dostosowane do poziomu oraz do umiejętności każdego z uczestników. W przypadku osób nieco niżej funkcjonujących najczęściej korzystamy z programów edukacyjnych, gier, które pomagają utrzymać wiedzę uczestników na stałym poziomie, bądź mogą ją poszerzyć. W przypadku osób wyżej funkcjonujących jest to obsługa internetu, programów graficznych oraz edytorów tekstu. Ponadto w tej pracowni odbywają się zajęcia z muzykoterapii, filmoterapii, biblioterapii oraz ćwiczenia grafomotoryczne.
organizujemy treningi kulinarne, również treningi umiejętności praktycznych, jak i trening nauki higieny, które rozwijają i wzmacniają samodzielność naszych uczestników w życiu codziennym. Kształtują również pożądane cechy w rolach społecznych, takie jak współpraca w grupie, odpowiedzialność za powierzone zadania oraz uczą odczuwania satysfakcji z wykonanej pracy. W ramach treningu umiejętności praktycznych uczymy się nakrywania do stołu, dbamy o estetykę posiłków. Na pracowni technicznej rękodzieła głównym materiałem, na którym pracujemy, jest drewno i jego pochodne. Tniemy, szlifujemy, malujemy, dokonujemy drobnych napraw, które później możemy wykorzystać w pracach domowych. Uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się narzędziami ręcznymi, takimi jak młotki, wkrętaki oraz elektronarzędziami typu wyżynarka, którą tutaj mamy na sali, wkrętarka, szlifierka, wiertarka. Wykonujemy głównie ozdoby, ramki do obrazów, podkładki, karmniki. W okresie letnim odnawiamy meble ogrodowe. Głównym celem tej pracowni jest pobudzenie wyobraźni, rozwijanie kreatywności, wiara we własne możliwości, ale przede wszystkim osiągnięcie przez uczestników jak największej samodzielności i zaradności, którą później mogą wykorzystać w życiu codziennym. W ramach zajęć terapii ruchowej uczestnicy dbają o kondycję fizyczną, sprawność ruchową, a także o właściwą postawę ciała. Oprócz ćwiczeń ogólnousprawniających czy ćwiczeń motoryki małej, uczestnicy też wykonują elementy ruchu rozwijającego w Weroniki Sherborn, a także elementy treningów relaksacyjnych. Mamy tutaj dość duże zaplecze sprzętów, mamy rotory, mamy rowery rehabilitacyjne Atlas, Orbitrek, a także i piłki gimnastyczne, piłki sensoryczne, kije do gimnastyki, materace do ćwiczeń. W ramach terapii ruchowej również przygotowujemy się do zawodów sportowych, między innymi do Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Jestem bardzo zadowolona, zresztą mój syn jest pierwszym uczestnikiem tego powstałego środowiskowego domu samopomocy, który powstał najpierw w Rozdżałach i to było w 2005 roku i do tej pory jest uczestnikiem. Zresztą syn bardzo tutaj lubi przyjeżdżać. Całym sercem jest oddany pani dyrektor, uwielbia wszystkich pracowników, począwszy od kadry pedagogicznej, po kierowcę, po sprzątaczki. Ja z tego jestem też bardzo zadowolona. Gdyby było mu tu niedobrze, na pewno by nie chciał przyjeżdżać. Codziennie ma ćwiczenia rehabilitacyjne, codziennie chodzi przy balkoniku. Zresztą wszyscy go do tego mobilizują. A on, ponieważ jest pełen szacunku dla tych opiekunów swoich, wykonuje z przyjemnością te wszystkie czynności, które na przykład by nie chciał wykonywać w domu. Są to dla niego ludzie pełni autorytetu, bardzo ich szanuje. I tak jak zawsze mówi, bo on jest niemówiący, gestem pokazuje, że bardzo ich kocha. Chciałam wszystkim bardzo gorąco podziękować, bo to są wspaniali ludzie, oddani całym sercem, uczestnikom, również rodzicom i takim matkom samotnym jak ja. Jest ośrodkiem wsparcia o charakterze ponadgminnym, czynnym 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Placówka przeznaczona jest dla 35 uczestników, ale dzięki przeniesieniu i zyskaniu przestrzeni możliwe jest zwiększenie liczby statutowej domu. Serdecznie zapraszamy. Formalności, które należy dopełnić, to przede wszystkim zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, czy gminnego, czy miejskiego, z wnioskiem o przyjęcie do naszego domu oraz zaświadczenie od lekarza specjalisty o zdiagnozowanym zaburzeniu psychicznym oraz zaświadczeniem od lekarza pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego o stanie zdrowia z informacją, że nie ma żadnych przeciwwskazań i dotyczącej lokomocji. Poza tym trzeba dołączyć, jeżeli jest takie
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności. Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje pracownika socjalnego do domu kandydata, tam jest wykonywany wywiad i Ośrodek Pomocy Społecznej już jakby dopełnia wszystkie formalności, przesyła te dokumenty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, po czym w ustaleniu właśnie z kierownikiem SDS-u jest ustalany termin przyjęcia i decyzją administracyjną dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z upoważnienia starosty sieradzkiego jest przyjęcie osoby do naszego ośrodka. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne, a podopieczni mają zapewniony transport.